Czarny piątek to był dzień wielkich wyprzedaży. Tradycja dotarła do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tłumy klientów do sklepów przyciągnęły promocyjne ceny, które obniżono nawet o 80%. Największym zainteresowaniem cieszyła się elektronika. Pod sklepami już od kilku dni ustawiały się kolejki. Dla tych, którzy nie zdążyli zrobić promocyjnych zakupów, mamy dobre wiadomości. Tuż po weekendzie kolejne święto wyprzedaży. Cyberponiedziałek. Tym razem promocje i przeceny w sklepach internetowych. We Francji udaremniono atak terrorystyczny. Zatrzymano 5 mężczyzn. Sterowany przez tzw. państwo islamskie zamach miał nastąpić 1 grudnia. 4 zatrzymanych to obywatele Francji. 5 Marokańczyk na stałe mieszka w Portugalii. Tamtejszy kontrwywiad zakwalifikował go jako radykalnego islamistę. Podczas rewizji znaleziono dowody na piśmie wychwalające śmierć i męczeństwo. Podejrzani mieli też przysiąc wierność samozwańczemu państwu islamskiemu. Lech Wałęsa odmówił przekazania próbek swojego pisma Instytutowi Pamięci Narodowej, dowiedział się Onet. Ekspertyza grafologiczna jest kluczowa w badaniu wiarygodności dokumentów wskazujących, czy były prezydent był agentem SB. Chodzi o badanie dokumentów odnalezionych w domu generała Kiszczaka. Analiza biegłych miała być gotowa w połowie listopada, powstanie jednak najwcześniej pod koniec stycznia. Odmowa przekazania próbek przez Wałęsę jest jedną z głównych przyczyn opóźnienia. Hakerzy zaatakowali serwery Komisji Europejskiej. O sprawie poinformował portal Politico Europe. Mimo że atak sparaliżował pracę komisji na kilka godzin, jej rzecznik zapewnił, że nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Sprawców na razie nie ustalono. Atak zbiegł się ze szczytem Unia Europejska-Ukraina. Unia chce do końca roku podjąć ostateczne decyzje w sprawie zniesienia wiz dla Ukraińców i rozwiązać problem z zakończeniem ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą. Prezydent Turcji zagroził, że otworzy granice dla uchodźców chcących udać się do zachodniej Europy. Recep Erdoğan zarzucił Unii Europejskiej mieszanie się w wewnętrzne sprawy jego kraju. Parlament Europejski wezwał do zamrożenia z Turcją rozmów akcesyjnych. Powodem są represje i masowe czystki po nieudanym zamachu stanu. W marcu Unia i Turcja zawarły porozumienie. Ankara zobowiązała się przyjąć z powrotem nielegalnych imigrantów. Unia zadeklarowała gotowość przesiedlenia syryjskich uchodźców oraz wsparcie finansowe.